Dzień dobry, nazywam się Adrian Stachacki, jestem prezesem zarządu Motive Solution. Zajmujemy się spedycją i pośrednictwem w przewozie rzeczy podczas wykonywania usługi dla jednego z naszych największych i kluczowych klientów. Został nam skradziony towar. Kierowcy, którzy pojawili się na miejscu, wylegitymowali się fałszywymi dowodami rejestracyjnymi, fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Firmę wybraliśmy spośród wielu na giełdzie transportowej. Otrzymaliśmy pozytywne referencje, miała bardzo dużo ocen pozytywnych, nikt nie narzekał na współpracę. Istnieli od 2021 roku, są zarejestrowani w Szaflarach. Tam mają bazę transportową. Wczoraj około, to jest w środę 19 października o godzinie 14, kontakt z nimi się urwał. Wszystkie telefony były wyłączone i są do dzisiaj. Oszukanych zostało ponad 15 firm transportowych, które zleciły im transport towaru. Firmy transportowe zostały oszukane, czy też spedycje? Firmy transportowe i spedycje, tak. Firmy transportowe, które podzleciły, nie radziły sobie już z własnymi środkami, więc zleciły to dalej, wybrały też spośród wielu firm na giełdzie firmy Global Trans, która miała naprawdę dobre wyniki. Jak się nazywa właściciel tej firmy? Jest z pochodzenia Rumunem, posiada obywatelstwo polskie, rocznik 95. Nazwiska nie potrafię przeliterować. Proszę dać mi chwilę. Jest to Samoil Michaił Petru. Powiedz mi, czy ty miałeś z nim bezpośredni kontakt, czy tylko z jego pracownikami? Tylko z jego pracownikami. Wszyscy byli polskojęzyczni. Posiadali też telefony komórkowe zarejestrowane w sieci Play. Czyli firma, która istniała od 2021 roku, tak. Która miała swoich klientów, hodowała tak jakby tych klientów na potrzebę ewentualnie takiego oszustwa, które zostało zrobione na bardzo dużą skalę. Kilkanaście firm, które zostały oszukane, być może jeszcze dojdą inne firmy, które zostały również oszukane przez Roma, który w sumie zbudował i stworzył firmę na terenie Szaflar, na terenie Polski, nagle zniknął. Zniknął, tak. Obawiamy się oczywiście o jego życie i zdrowie, także wszyscy ci, którzy mogą w jakikolwiek sposób nam pomóc i wskazać miejsce pobytu właściciela firmy Global, bardzo prosimy o kontakt z telefonem alarmowym Biura Rutkowski 600 007 007, powtarzam 600 007 007. Oczywiście tutaj za wskazanie ewentualnie towaru, który został skradziony. Powiedz, co zostało skradzione, jeżeli chodzi o Was konkretnie? Zostały skradzione panele fotowoltaiczne o wartości ponad 500 000 złotych. Co zostało jeszcze z tego, co wiesz, skradzione z innych towarów? Głównie panele fotowoltaiczne, ponieważ ten region Holandii, ten magazyn specjalizuje się w obsłudze paneli fotowoltaicznych, ale jest to też miedź, ołów oraz czekolada. Ci wszyscy, którzy są odbiorcami oczywiście paneli fotowoltaicznych, muszą zwrócić szczególną uwagę. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek informacje na ten temat, zgłaszajcie się do Biura Rutkowski pod numerem 600 007 007. Oczywiście za wskazanie miejsca ukrycia paneli fotowoltaicznych, które zostały skradzione na szkodę tutaj w tym przypadku przez firmę Global, jest nagroda w wysokości 100 tysięcy złotych, które przekaże Biuro Rutkowski osobie, która wskaże nam miejsce, gdzie mogą być ukryte panele. Dołączam się do apelu jako poszkodowany. Oczywiście, jeżeli są jeszcze pozostałe osoby, które są pokrzywdzonymi, jeżeli chodzi o działalność firmy Global, również prosimy o kontakt z Biurem Rutkowski pod numerem 600 007 007. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.